wyobraźmy sobie, ja uczę zawodu, tak? No tak. Zawodu elektronika. Elektronika. I teraz... To popularny zawód dzisiaj, dobrze płatny. Dokładnie. I teraz kwestia wygląda tego typu, że to nie jest tylko moje przyjście do szkoły, tak? Poprowadzenie zajęć i wyjście. Aha. Ja za ten czas mam tutaj płacone. Honorarium. Dokładnie. Ale ja muszę poświęcić czas na to, żeby to wszystko przygotować i w przypadku praktycznej nauki zawodu to nie jest takie proste. I ten czyli czas... pan ma zajęcia warsztatowe jakieś? Tak, tak. Też. Tak. Jeżeli coś się podczas zajęć uszkodzi, to moim obowiązkiem jest to naprawić i to na pewno nie w czasie lekcji. Czyli na własny koszt, tak? Własnym czasem. Na, własnym czasem, tak. Czyli pan jeszcze jest konserwatorem tego zabytku, tak? Bo to czy stara szkoła jest. Można tak powiedzieć. I teraz wszelkie wypełnienie dokumentacji. To trochę biurokracji jest tam w szkole. Jest dużo, dlatego my też postulujemy o to, żeby nie wprowadzać kolejnych reform edukacji, bo tak naprawdę to jest robienie po to, żeby pokazać, że coś w szkole się dzieje, tak? No, że ktoś zajął się czymś tam szkołą. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że jeżeli pan wprowadza na przykład w swojej firmie jakieś zmiany, tak? To potem pan czeka na... To potem pan czeka na efekt tych zmian. Jasne, się? No musi być jakiś plus w tym z przypadku, tego. W przypadku. Plusy z tego muszą być. W przypadku ostatnich lat nikt nie patrzył na wyniki poprzednich reform, a już wprowadzał kolejne. No tak, tak, no doświadczalny ogródek. Na ludziach. Po co wprowadzamy i generujemy koszta w szkole i zajmujemy nasz czas jako nauczycieli, tak? Na coś, czego później nawet nie sprawdzamy jakby konsekwencji tych działań i idziemy dalej. Idziemy dalej i będą kolejne zmiany i dochodzimy do wniosku, w którym na przykład w drugiej klasie w podstawie jakiejś tam 49% to jedynka, a w trzeciej klasie 49% to dwójka. Dobra. To są na różnych podstawach programowych. To jest absurd. Panie nauczycielu, więc w takim razie zadam panu takie kluczowe pytanie. Tak. Co? Jak pan widzi, co trzeba zreformować w tej szkole, żeby naprawdę i płace, i nauczyciele byli zadowoleni z tego, i uczniowie, no i rodzice przede wszystkim też. Co trzeba zrobić? To jest rozmowa na dłuższą dyskusję przy stole. No to może się kiedyś umówimy na tą dyskusję. Jak najbardziej. Dziękuję panu bardzo. Kto mówił? Wojciech Szkodziński, Zespół Szkół Łączności. Technikum Łączności. Dokładnie. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Sławomir Ziębiński z Technikum Łączności. Dla was reporter ze strajku Technikum Łączności. Dziękuję bardzo. 11 kwietnia 2019.